Dobra, co to było? Okej. Uroczyście oświadczam, że knuję coś niedobrego. Powiedziałem niedobrego! No dalej! Hej, Sami, co się tak złościsz? Nic mi nie wychodzi, Su! A co masz zamiar z tego zrobić? Origami? To miała być mapa Hunsfotów, ale coś nie działa! Zapomniałeś, że ona działa tylko w Hogwarcie? A, faktycznie! Mogę ci pokazać inny rodzaj magii z papieru i światła. Chodźmy! Serio? Już biegnę! Cześć, kochani! Dzisiaj zrobimy coś magicznego. Na podstawie powieści o słynnym czarodzieju! Siemka! Łapka w górę, jeśli też się nie możecie doczekać końca tego projektu! Zrobimy świecące pudło ze scenami z Harry'ego Pottera. Pozwólcie, że wam wyjaśnię. To będzie projekt trójwymiarowy. Żeby uzyskać ten efekt, narysujemy 8 różnych obrazków i każdy z nich będzie widoczny. Nie kumam. Daj mi chwilkę, zaraz zrozumiesz. Poznajecie tego stwora? Czy to... Dementor? Zgadza się! To najbardziej przerażający sługa Nie, nie wolno tego wymawiać, Suzy! Oj, przestań, nie bój się! Czytaliśmy te książki tyle razy. Znamy przecież zakończenie. Masz rację, ale i tak się trochę boję. Pójdę polatać na swojej miotle. Dobry pomysł, Sami! Pierwsza warstwa gotowa. Wygląda jak jakiś szkic. A gdzie kolor głębia? Mistrz sztuki się znalazł. Jeśli pomożesz mi z resztą, to zrobimy i głębie. Z przyjemnością! Powiedz, co mam narysować? Użyj wyobraźni i pamiętaj o głównym motywie tego projektu. Ja zacznę szkicować główne postacie. Tyle razy musieli stawić czoła samemu Lordowi Vold... Zapomniałaś już? No dobrze, sam wiesz komu. Może być? O wiele lepiej! Tak w ogóle to patrz! Wow, pokaż! To mini ekspres do Hogwartu! I most! Jesteś mistrzem! Idę rysować chatkę Hagrida! Wspaniale! Myślę, że możemy przyspieszyć. Jeszcze 4 obrazki, czyli te warstwy, w sensie obrazki! Aj, mniejsza! Ale szybko! Ja potrzebuję jeszcze chwilki na dokończenie. Nigdzie nie idźcie, kochani! Jesteśmy gotowi na odrobinę magii! Wziąłem nawet swoją magiczną różdżkę! Woohoo! O-o! Suzy za to wzięła magiczny nożyk do papieru! To zwykły nożyk, Sami! Wytniemy teraz ten obrazek. Ostrożnie z ostrymi narzędziami. Musicie być też bardzo dokładni. Postarajcie się nie wychodzić za linię. O tak! Hop! Jak ci się podoba mój wielki pająk? Znakomity! Rozumiem, że to nawiązanie do drugiej książki. Tak! Peter podpowiedział mi, żeby narysować Aragoga. Fajne, co? Ach tak? To czemu chowałeś się pod kocem, kiedy oglądaliśmy Komnaty Tajemnic? Nie musiałaś tego wszystkim mówić, Suzy! O, wybacz, już nie będę zdradzać takich sekretów. Obiecuję. Dobrze, oto nasze elementy. A tu pierwsza warstwa całego obrazka. Podoba wam się? Jeśli tak, to łapka w górę. Już rozumiem. Pozwolisz, że sam wytnę kilka warstw, co? Dobrze. Tylko się nie spiesz, bo na obrazkach jest dużo maleńkich detali. Trzymaj. Trochę to delikatne, więc ostrożnie, okej? Oto trzecia warstwa. Położę ją na górę. Super. Użyjemy trochę magii? Spójrzcie. No co? Co się niby stało? Czarowałaś coś, bo nic nie widać. Jak to nie? Patrz, tu jest twój pociąg, a tu główne postacie. Ron, Harry i Hermiona. Wow, ale ekstra! Zaraz! A gdzie
dźwiga! Muszę po nią skoczyć! Spokojnie, pewnie poleciała po twój list z Hogwartu. Będę potrzebowała takiego arkusza do ostatniej warstwy naszego projektu. Szybko! Sami, ostrożnie! Peron 9 i 3 czwarte jest... Zgradek chyba znów zaczarował to wejście. Zabawny jesteś. Łapka w górę, jeśli chcecie zobaczyć, co będzie dalej. Tak sobie myślałam. Co takiego? Przez te patyki zupełnie zapomniałam, co miałem mówić. Co one w ogóle tu robią? Te patyki to ramka do naszych obrazków. Potrzebuję jeszcze jednego. To się okaże. Przestań pajacować, oddawaj. Powinnam na nie mówić w sumie wsporniki. Zabieram się teraz za tworzenie ramki. Łatwizna. Najpierw klej. Wow, tylko ostrożnie z klejem, a wy nie przyklejcie się czasem do niczego. Pierwszy róg gotowy. Ale to jeszcze nie koniec. Skończyłaś już? Nudzi mi się. Prawie. Pierwsza ramka gotowa. Potrzebuję jeszcze 7. Pomożesz mi sami? Pewnie. Nie musisz pytać. Super. Teraz najciekawsza część. Światełka. To taśma LED. Dzięki niej nasz obrazek będzie widoczny w nocy. Będziemy mogli też zmieniać kolory oświetlenia. Ekstra. Ale czegoś mi tu chyba brakuje. No raczej. Tylnej ścianki. Gdzie chcesz to niby wszystko przymocować? Masz rację. Naszą taśmę LED przykleję w tym miejscu. Spójrzmy. Pójdę sprawdzić, co ona tam robi. Wow, widzę, że nie potrzebujesz mojej pomocy. Zwróćcie uwagę, że ta część jest tej samej wielkości co nasze obrazki. Fajnie się pracuje ze światełkami w formie taśmy klejącej. Radzę wam zagiąć ją w ten sposób przy rogach. A to przyklejcie w lewym dolnym rogu. Będzie zasilał całą instalację. Podkreśli istotę niektórych elementów i doda głębi naszemu trójwymiarowemu obrazkowi. Gotowe! Ta taśma wygląda trochę jak wąż. Przestań już gadać! Włącz ją! Dobrze, już dobrze. Super! Działa! Nigdy w ciebie nie wątpiłem. Pójdę sprawdzić resztę. A ja zacznę już składać nasze świecące pudło. Najpierw idzie rysunek sama. Będzie na wierzchu. Wkładam je do środka. Teraz nakładam ramkę, która go przytrzyma. Obrazki nie mogą się przemieszczać. Powtórzymy czynność z resztą obrazków i ramek. Tylko ostrożnie, bo rysunki są delikatne. Kolejna warstwa. O tak. Mogłabyś nieco przyspieszyć słów? Ale jesteś niecierpliwy. Prawie kończę. Już mi niewiele zostało. Brum, brum! W takim razie macie, ludziska, czas, żeby subskrybować nasz kanał! Po to nam był ten arkusz. Będzie rozpraszał światło. Na koniec tylna ścianka z wieszaczkiem i nóżką. No dawaj, zamykaj to szybko! Dobrze, musimy pozaciskać te zatrzaski. Drugi... I trzeci. Włączaj to, błagam! Jesteście gotowi na magię rodem z Hogwartu? Insygnia śmierci! No właśnie! Co robisz, Sami? Zrobiliśmy fajną lampkę w pudełeczku, ale o czymś zapomnieliśmy! Serio? Mamy nawet boisko do Quidditcha. Czego tu brakuje? Drugiej lampki! Przecież jest nas dwoje, co nie? Okej, w takim razie możesz sobie ją zatrzymać. Mam nadzieję, że podobał wam się ten projekt. Subskrybujcie nasz kanał, żeby niczego nie przegapić. I koniecznie zostawcie łapkę w górę! Do zobaczenia! Pa, pa!
Thank you.